Kto tam? W kolędnicy! Kto tam? W kolędnicy! Kto? W kolędnicy! No to zapraszam. Bliżej nowy na pyta, narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Drodzy gospodarze, sprawa no nie jest prosta. Zaginęła mi wczoraj moja mała owca. Bez owcy kolęda będzie byle jaka. Dlatego ratujcie, pożyczcie zwierzaka. O! Skoro wszyscy już w komplecie, no to zaczynamy. Na dobry początek głośno zaśpiewamy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Ma! Na południowy wschód od Jerozolimy. Tutaj Państwo Maria i jej mąż Józef od 3 dni wynajmują niewielką stajenkę w pobliżu przydrożnej gospody. Warunki, w jakich mieszkają, odbiegają od tutejszych standardów. Brak ogrzewania, ciepłej wody, środków czystości, a przede wszystkim nadmierna ilość zwierzyny, w tym obecność owcy Beni, sprawiają, że ze stajni wydobywa się nieprzyjemny zapach. Na szczęście nikomu to nie przeszkadzało, bo w pobliżu, oprócz nich, nie było żywej duszy. W takich oto warunkach Maria, żona Józefa, rodzi dziecko, które, jak się później okazuje, odmienia losy całej ziemi. Hej, kolęda!
Chciałem wynająć mały pokój w gospodzie, ale moja żona kategorycznie odmówiła. Uparła się, że to właśnie tu ma się narodzić nasz syn. Jak zawsze musi postawić na swoim. Maryś, moja żono, chodźmy do gospody. Dziecko nam zamarznie, brak tu ciepłej wody. Oj, Józefku, mężu mój kochany, gwiazda już zabłysła. Tu na gości zaczekamy. A kto przyjdzie? Wszyscy już w komplecie. Konik, wół, osioł, nawet owca. Nikt nie błąka się po świecie. Widzisz, nawet zwierzak to rozumie, że nieważne są wygody. Anioł wszystko już załatwił. Jeszcze zdążysz do gospody. Hej, kolęda! Kocham swojego męża, jednak czasami irytuje mnie jego zamiłowanie do luksusu. Wiem, że chce dla nas dobrze, ale gospoda nie jest najlepszym miejscem na wychowywanie dzieci. Puste. Zaniepokojony Herod nerwowo spaceruje po komnatach zamku i rozmyśla słowa, jakie opowiedzieli mu trzej mędrcy ze wschodu. Nie może pogodzić się z tym, że w jego państwie jest ktoś ważniejszy od niego. Co jest, Herodzie? A daj spokój, szkoda gadać. Przyszli do mnie ci trzej z rana. Kacper, Melchior i Baltazar. No i co ci powiedzieli? Że me dni są policzone. Wkrótce mogę stracić koronę. Hej, kolęda! Prosiłem go, żeby nie mówił do mnie Haroldzie. Ciągle się ze mnie nabija. I jeszcze ta wiadomość o nowonarodzonym królu. Co mam robić? Jak sobie z tym poradzić? No jak? Szykuje się niezła afera. Jeśli dobrze to rozegram, jeszcze w tym tygodniu Herod trafi do piekła, a szef da mi podwyżkę. Załatwimy to tak.
Roześlij żołnierzy po kraju. Niechaj wszystkich chłopców zabijają! Tak długo czekałem na to spotkanie. Szykuj się, królu. To twoje ostatnie pożegnanie. Daruj mi życie! Jestem bogaty. Dam ci klejnoty i te drogie szaty. O, nie puszczę ci tego płazem. Setnę ci głowę. Za pierwszym razem! Hej, kolęda! Nie no, pięknie. Nic mi się ostatnio nie układa. Najpierw strajk niewolników, potem trzej królowie, a na koniec jeszcze ta biała zjawa. Mam nadzieję, że przynajmniej kosa będzie ostra. Ba! Ba! Puste ulice za okno się, to znak, że z nami zaśpiewać chcesz. Hej, kolęda! Jednak nie była ostra.
Polenda płynie z wysokości, Polenda płynie z wysokości. Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego. Świetnie! Dokładnie! I co jeszcze miało być? Nic,